Janek, dla Was to jest chyba, no można powiedzieć, historyczne zwycięstwo z Bartistem. Natomiast ja w ten sposób zapytam, odnośnie to konkretnie tego meczu. Czy Bartist dzisiaj Was czymś zaskoczył? Myślę, że nie, że dzisiaj tak naprawdę byliśmy przygotowani, ponieważ Bartist zawsze trzeba szanować i nieważne w jakim przyjdą składzie, trzeba wiedzieć, że mają naprawdę zawodników z dużą jakością. Ale dzisiaj myślę, że mieliśmy mecz pod kontrolą, tak naprawdę było ono grane pod nasze dyktando, zagraliśmy dobre zawody i oby tak dalej. My mówiliśmy o tym, że to jest pierwszy z dwóch meczów, który może rozstrzygnąć losy mistrzostwa. Wygrywacie dzisiaj różnicą 5 bramek, no to oznacza, że jeżeli później nie stracicie punktów, no to Bartist też będzie musiał Was taką różnicą goli ograć. Czy czujesz, że dzisiaj mogłeś rozstrzygnąć losy mistrzostwa całej ligi? Liga jeszcze jest długa, także tak nie można podchodzić w ten sposób. Na pewno będziemy starać się, żeby w każdym meczu dawać z siebie 100% i żeby wygrywać te spotkania po prostu dla samych siebie. A co pokaże koniec, to zobaczymy. Dzięki. Dzięki serdecznie.